Jak się czujesz? Dobrze, a ty? Też dobrze. Proszę bardzo, tablica informacyjna. Kierownik oddziału 16, sekretariat 15, dział organizacyjny 13, dział zaopatrzenia też 13, likwidatura 14, magazyn 22, księgowość, główny księgowy reklamacja 19, finansowy 12. Kasa numer 10, pierwsze piętro. To idziemy. Papalamy. Panowie dokąd? My jesteśmy trafieni. Takie losowe. 5 skreśleń, obaj z kolegą. Proszę bardzo, a pan? To mój sąsiad. Hrabia Stróż. No niech Stróż sobie usiądzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy po losowe. Nawet 5 skreśleń. Odcinek, proszę, i dowody osobiste. Proszę bardzo. Proszę usiąść i poczekać chwileczkę. Dziękuję bardzo. Jak się czujesz? Dobrze. A ty? Też dobrze. Proszę, panowie pozwolą. Po wygraną proszę się udać do kasy obok. Dziękujemy. Bo 17 tysięcy, tak? 17,5. 17,5 patyka, no. A 500 byśmy wydali, tak? To jest 17 patyków. 17. A potem 17 na pół, to jest proszę ciebie? 8. No to jest 8,5, tak? 8,5. Po 8,5, tak? Na łebek. 17 na dwóch. No tak. No to dawaj. Czekaj, tu mam jeszcze? To schowaj tam to. Na razie schowaj listo. No ale nie starczy człowieku, co tam. Poczekaj, tu. Tu jeszcze mam, cholera. Tu jest jeszcze. Coś ty tak po kitratek. No bo się nie mieści, no poczekaj stary, tak? No. 8,5 patyka dostajesz, tak? Tak. Widzisz ty, ojciec, ty marducha, ty. Dawaj. Dawaj, raz. To masz 1000. To nie tak, nie tak. Ja weź to, widzisz, ty. Sobie, tu i mnie tu, na wieku. A co za różnica, co ty? Ja wiem, co ja robię. Zabieraj te łapy, no. Ja cię oszukam, myślisz, ty frajerze. Ty mnie nie oszukasz, ale ja wolę tak, wiesz? Dobra, proszę no. Raz sobie, raz mnie. Tak, to jest 500, 500, 1500, to jest po 2, masz 2, tak? Niech leży. To jest 6,5 patyka, tak? Tak. Proszę bardzo. Dawaj. Raz, 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 500, dałem ci 500, tak? Tak. No to nie ma 500 już. To dawaj sobie. Tak, to będzie raz, 2, 3, 4, 5, tak? Tak. No i teraz porówno, raz, raz. No. 100, 100, 100, 100. Ty, ja ci coś powiem. Co? Weź ty te pieniądze do jasnej cholery. Co? Po co mi to? Jak to po co? Normalnie. Czy wygrałeś w wariacie, co? Weź ty to wszystko, ty masz kieszenie, ty będziesz te pieniądze wydawał, ja mam do ciebie zaufanie. Weź to schowaj, bo gdzie ja to schowam? No. No ty. Dobra. Jesteśmy kolegami czy nie? No tak. Schowaj to. Dobra, proszę. Raz, dwa. Panie Stróż, chodź na pan do nas tutaj. Zapraszamy pana serdecznie.
Już? A panowie już? My też już. Zdrój, zobacz pan, jaki kolega wesoły. A co ma robić? Ciekaw jestem, co wy teraz robicie z taką fortuną. Panie Stróż, nie wiem jak on, a ja to wszystko przepruwa, co do grosza. To rozumiem, chce pan się zabawić. Ja na pana miejscu zrobiłbym to samo. Panie Stróż, pan jest w grubym błędzie. Pan je źle zrozumiał, panie. Popatrz pan. Ludzie chodzą po kosmosie, a ja jeszcze nigdy nie byłem w przestworzach. Nie siedziałem w samolocie im. Widzę, że fortuna uderzyła panu do głowy. Pan na pewno myśli, że Amerykanie na księżyc latają na ochotnika. Tak myślę, tak jest. Tak, mają do wyboru. Albo krzesełeczko elektryczne, albo księżyc. Panie Struś, pan jest wczorajszy. Dzisiaj baby z dzieciakami latają, nawet w ciąży. Tylko patrzeć, jak jakaś baba pobije bliźniaka na orbicie. A za skarby świata nie poleciałby na ochotnika. Abyś pan był w Ameryce, musiałbyś pan. Co to za pijaństwo? A co to pana obchodzi? To jest teren polskiego teatru. W tej chwili opuścić mnie. Panie, co pan natychmiast! No dobra, dobra, idziemy już. Jak nie, to przemstuję. Co? Przemstuję. Idź pan, panie. No jak to idź? Leżysz! Zabieraj to, panie. Jak wyglądamy? Tak se pomyślałem po drodze, czy nie szkoda waszych pieniędzy? Panie Struś, to nie pana interes. Nie lepiej to... Co? Na wyścigi, kupić jakiegoś zielonego towaru. Na wyścigi to pan może pójść, panie Struś, a nie ja. No, panie Struś, leci pan z nami? Zapraszam serdecznie. No? No nie, to... nie mogę koni zostawić. Jestem taki interes mnie odpada. Masz pan piacot. I czekaj pan tu na nas, póki nie wrócimy, dobra? Czekanie 500 to przy krótko. A ile panu mam dać? A ile pan chce? Co panu się we łbie przewróciło? I się mnie nie przewraca. Bo normalnie czekanie to jest przy krótko. Tysiaka. Tysiaka? No masz pan tutaj tysiaka i czekaj pan tutaj, póki nie wrócimy. Idzie! My idziemy, bo nam wszystkie samoloty pouciekają. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, poproszę dwie maszynki do golenia. Dwie żyletki, pędzelek, mydło. A może krem do golenia, tak? 50. Tak. Na głowę, dobry pan? Tak? Dobra. 52, tak. 70. Dobra, i może wodę. Wodę jakąś kolońską, proszę pan. Tak. 10, 62, 70. Dobra, słucham, tak? 62, 70. Dobra, już. Dało mi się to. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Polecimy sobie do Krakowa.
Mam tam kumpla z wojska. Razem służyliśmy w jednej kompanii. Zdziwi się chłop, jak nas zobaczy. A dlaczego? Do Krakowa, a nie gdzie indziej. Mnie jest wszystko jedno, dokąd polecimy. Polecimy do Gdańska. Co? Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Poproszę dwa bilety do Gdańska. Nie ma niestety już miejsc. Słucham? Nie ma niestety już miejsc. A dokąd pani ma jeszcze bilety? A jak to dokąd? No co pani ma wolnego? Jedynie do Koszalina. Słucham? Jedynie do Koszalina. Pani da te bilety. Kontrola osobista, proszę pana. Proszę torebeczkę otworzyć. Dziękuję. Proszę. Co tutaj w kieszeniach jest? Proszę wyjąć to z kieszeni. To? Tak, to. To są pieniądze. Proszę wyjąć. Chwileczkę, przepraszam was za to położę. Pieniądze. Proszę bardzo, są pieniądze. Czyje to są pieniądze? Ja i kolega, żeśmy wygrali w lotolotka. Tak, proszę zaświadczenie z totalizatora. Tak, tak, ta pani nam dała. Musiała dać. Tak. O tak, to chyba jest to, proszę bardzo. Proszę pański dowód osobisty jeszcze. To jest tu, proszę bardzo. Razem z biletem jest. Proszę bardzo. No dziękuję. Gratuluję szczęścia. Proszę bardzo. A pan, panie sierżancie, pan gra w lotolotka? Gram, ale nie mam szczęścia. Pierwszy raz. No to gratuluję. Tak, dziękuję panu uprzejmie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę tędy do wyjścia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, a gdzie jest kolega? Na chwilę. Mogę panu prosić do siebie? Biletami.
poderwać. Chyba tak. Patrz. Jakie to wszystko malutkie. Nie ma i drugi. Niesforni jesteście. Co? Niesforni jesteście, nie można z wami jechać. Jak to niesforni? No pewnie. Jeden się przewraca, drugi jedzie. Co to mówisz? I to do nas mówi w ogóle? Tak, tak. Czy naprawdę? Do was. No to bardzo dobrze. Mamusiu. Mamusiu mówi. Co to za teca? Co ty robisz? Leżę i czekam. Na kogo czekasz? No takich dwóch obrzępałów. Wygrali parę złotych w totolotka. Jakieś gry. Tak. Nie. Mhm. Wstało, wbili się w powietrze i polecieli. Gdzie w powietrze? Gdzie? Tu? 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 Tu. Tu? O góry. Fiocina, grabula. Ale się pan sfajerował, panie Struś, że pan nie poleciał z nami. Jesteśmy cali, zdrowi i w porządku. No jak tam było w tym niebie? Coś się tam panie... robili? Panie, ludzkim głosem nie można na to odpowiedzieć. Panie, trzeba tam być i zobaczyć. Potęga! Potęga, no potęga, panie! Jak pragnę Boga! Tygnys, nasz kraj, z lotu ptaka! Życie jest piękne, niestety trzeba umieć z niego korzystać. Trzeba polecieć z nami, a nie pilnować koni. No dobra, to my lecimy. To panie co? Struś, zwalniamy idziemy pana. Do miasta. Zwalniamy pana, leć pan do miasta, a my lecimy dalej. Panie Struś, przyjechaliśmy specjalnie po to, żeby pana zwolnić. Pan wraca z końmi do miasta, a my lecimy dalej. Cześć. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego. A gdyby co, to zawiadą pan rodzinę. Cześć ty, dobra. Głupaku. Dobra, lecimy. Leć się do diabła. I w drodze rewanżu chcę się panią poczęstować czekoladkami. Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo. Ewedel. Dziękuję bardzo. I dla kapitana. Dziękuję bardzo. Strasznie lepiąco. Upał, gorąco. Dziękuję. I dla załogi, bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Przepraszam bardzo. Słucham. O której godzinie będziemy w Rzeszowie? W Rzeszowie będziemy za 15 minut. Dobry. Przepraszam bardzo, ale jesteśmy po raz pierwszy w Rzeszowie. Przepraszam bardzo, ale te miejsca są zajęte. Pani pozwolą, że się przysiądziemy. Ale przecież mówię wyraźnie, że są Lutek zajęte. Lutek jestem, narożniak. No i co z tego? No jak to co z tego? Mój kolega. Arkaszka, Kozłowski. Kozłowski. Jak pani ma na imię? Nieznajoma. No. Reszte Wickie, proszę, Kozłowski. Bardzo mi przyjemnie. Nie na krzyż. Lutek. 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 Jesteśmy z Warszawy. Przylecieliśmy do Rzeszowa. Nie znamy miasta. No i nam jest potwornie smutno. I panowie pragną się pewnie zabawić. No, jeśli panie mają ochotę, mogłyby panie z nami polecieć na przykład gdzieś. Ja wiem gdzie, no. To zresztą tu kolega rządzi. Polecieć gdzie? Samolotem. Samolotem? Samolotem. Samolotem. No ja. Wielka przyjemność jest powietrze. Gra? To za chwileczkę. My zaraz to przyjdziemy. Tak. W takim razie. Proszę pana, halo, proszę pana, cztery kawy, jakieś soki pan poda, piwo, woda, papierosy, Coca-Cola jest, no bardzo proszę, jak pan będzie łaskaw, to wszystko, a raz dwa, no jak to co widzi, bardzo przyjemnie, ja mam rozumieć rozkład, time table, bracie, tutaj uważaj, bracie. I polecimy sobie Rzeszów jest, tak? Rzeszów. Proszę, Gdańsk. No, do Gdańska byśmy poleciały, co? Do Gdańska? Dobra, do Gdańska. Dawaj pan, ja to spróbuję, pan dawaj pan. Rzeszów, Katowice. Gdańsk, Koszalin. Proszę bardzo. Widać, że wytrawna ręka. Pani Regino, niech pani. Proszę, aha. Przepraszam, bo ja nie mam zegarka. Która u pani godzina w tej chwili jest? W tej chwili dokładnie 6. No 6. 18, jak to się mówi. To jest, proszę pani, w tej chwili 19:45, Rzeszów Gdańsk. Ale to będzie chyba późno. A co to? No właśnie. Parę minut jesteśmy na miejscu. A z parę powrotem? Mil... Z powrotem? No. To oczywiście pani odstawimy. No, gra. No tak. Co to znaczy odstawimy? Ten tego jest, klub jest. Do Rzeszowa z powrotem. No jak? Też to nie mamy się nad czym zastanawiać. Nie, przepraszam, pani, pani Malwino. Nie. Nie zapraszam. O godzinie 18:10 uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do trasy. Zróż to wszystko w tej chwili. Chodź, idziemy. No proszę bardzo. Chodź, idziemy. Gdzie? Chodź. No wstajemy normalnie. Chodź. Jest czekoladę. Tak. Dobra, śpiweczko. No proszę, papierosy. No nie. Pani Malwino. Dobra, nie. My z kolegą często wędrujemy w powietrzu samolotami, a pani... Jak się czuje, pani Regino, w powietrzu? Całkiem nie powiem.
Całkiem możliwie. Ale panowie obiecali, że będziemy zaraz wracali z powrotem. Gdy się pani nie przejmuje, będzie ganz. Puszczę pani powietrze. Nie, no wierzę pani na słowo, a... A dlaczego to się stało? Proszę. Ajajajajajajajajaj. Nie żałuję. Nawet mi lepiej. Zawsze lubiłam romantyzm. Małżeństwo mi nie pasuje. No jest pani na pewno młoda. Na pewno ładna. I na pewno znajdzie pani uczciwego człowieka, który panią uszanuje. No. Nie wolno się marnować. Ale już ja się nie marnuję. Proszę pana, apartamentu niestety nie ma. Jest czwóreczka, ale bez wygód. Pojedynki są zajęte przez Szwedów. No co jeszcze, proszę pana? Jest dwuosobowy na trzecim piętrze i na pierwszym piętrze pojedynka. Może na... No co ty na to? Ale jest na cztery osoby, proszę pani. Aha, to jeszcze, za chwileczkę. Jest no jeszcze jedna dwójka na czwartym piętrze. To weźmiemy te dwa dwuosobowe. Zresztą ja zaraz zapytam. Słuchajcie, dziewczyny. Jest czterosobowy pokój na trzecim piętrze. A dwuos? Co dwu? Dwu. Nie ma dwuosobowych? Przecież my się znamy. Przyleciliśmy razem. My razem nie będziemy spać w czteroosobowym. My chcemy dwa dwuosobowe. To znaczy jak? Normalnie. Dwa pokoje dwuosobowe. Jeżeli nie ma, to trudno. Przecież teraz nie będziemy szukali gdzie indziej w hotelu. No ja nie wiem. A co ty na to? Ja się też nie zgadzam. Na czwóreczkę się nie zgadzamy. To zaczekajcie tutaj. Dobrze. No jak? To trzeba wziąć te dwa dwuosobowe. Ewa, Ewusiu, Regina, ty, a może one wyszły gdzieś? Gdzie o tej porze? W obcym mieście? Przecież noc jest. A nie ma jej. Może uciekły? Panie, co ty wyprawiasz? Ty? Ty, baranie, ludzi pobudzisz. Zostaw! Z hotelu nas powrócają. Co za cholerny człowiek? Żebym wiedział, to bym w życiu tutaj nie przyjechał. Zamknij się. Ewulka. Reginko. Otwórzcie, powiedz im otwórzcie, to my. To ty powiedz, otwórzcie. Regina, otwórzcie, to my. Ewa, Regina. Zajrzyj dziurkę od klucza. Zatkane. Może śpią. Ej, ty, bo w mordę dostaję. Ty! Wyrzucona z hotelu. Zostaw im to wszystko tutaj. Trzeba mieć ambicje. Trzeba mieć ambicje, chłopie. Niech sobie potwórwajki... Trzeba mieć ambicje, chłopie. Stawię to tu. Niech sobie potwórwajki nie myślą.
że mają do czynienia z frajerami. Czekaj, poustawiam im to trochę. Idziemy w kinę. Tylu fajnych chłopaków. Zmarnowało się. Zmarnowało się przez kobiety. Ani okupacja. A nie inna historia. Nie dałem mi tak, jak te dwie moje żony. Gdzie panienki były, jak myśmy pukali z winem? Czego się śmiesz? Nie lubimy wulgaryzmów. Rozumiesz, no muszę ci dokończyć tę całą historię. Chyba sprawa ugodowa. A tak zawsze jest ugodowa. A potem proszę, jest merytoryczna. No i normalnie proszę ciebie, wiesz. Ja mam pole, wiesz. Ja sobie to mówię. I proszę ciebie, i ja miałem adwokata, i ona miała adwokata, bracie. A jak pragnę Boga, może ci powiedzieć, Lutek, jak Boga kocham, bracie. Żaden mężczyzna jeszcze w sądzie z kobietą nie był. Może masz jakąś fotografię? Mam. To daj, pokażę kolegom. Nie jest taka najładniejsza, ale... Nie, no co ty chcesz od tej fotografii? Bardzo dobra. Czy możesz mi dać swój adres? Owszem, zapamiętasz sobie? Orzeszkowie 14, mieszkania 50. Czekaj, nie mam... Bo ja nie mam pióra i nie mam nic do zapisania. A zobacz. Będziesz na pewno pamiętał. Zobaczę. Orzeszkowej 14, mieszkania 50. Musimy już iść. Orzeszkowej 14, mieszkania 50. Mhm. To chyba wspomnę. Orzeszkowej 14, mieszkania 50. No.
Napiszcie do nas. I na cholerę to było. Bardzo bardzo fajne dziewczynki. Porządne dziewczyny. Musiały lecieć, no trudno. My lecimy dalej. Wiesz, Luciu, co ci powiem? Napiłbym się piwa. A ja mam dla ciebie lepszą wiadomość. Nawet się nie spodziewasz, jak się ubawimy. Złotko, zapamiętaj sobie, że wojsko wiąże ludzi na całe życie. Poznasz Stefan. No jak, Stefan, żyjesz? Nie narzekam. Mój Nygus, żona, teściowa, Małgosia, Monika. A co u ciebie? Latam trochę z kolegą. Z kolegą latamy samolotami. Mamusia mnie opuściła. A pamiętasz, jak mieliśmy tą służbę wartowniczą? Co nie mam pamiętać? Dał nam chłop popalić przecież. No to co? Na nasz już czas. Dziękujemy bardzo za przyjęcie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, pani. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia, pani. Do widzenia. Do widzenia. Maluch, dziękuję ci bardzo. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. No to właśnie na do widzenia, pani. Dziękujemy. O, papierosy mi zapomniał. Jest dobrze. Szkoda, że nie mamy bułki dla tych ptaków. Morze. Co to jest morze? Popłyniemy innym razem. Wymoczymy nogi i cześć. My mamy jakieś pieniądze?
Człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać. Mam rację, Lutek? Mam rację?